Witam Was po długiej przerwie, prawie rocznej, w kolejnym filmie. Było dużo zapytań o te moje filmy, czy będą, czy nie. Sam, szczerze mówiąc, się wahałem, dlatego że już w zeszłym roku nie miałem w ogóle weny na to ani czasu, ale jednak postanowiłem zainwestować w sprzęt, kupiłem nową kamerę, stabilizator i wracam. I tak, dzisiaj mamy 1 marca, ogólnopolski dzień obornika i nawozów azotowych. My oczywiście celebrujemy. Rano tata był już rozwieźć RSM na pszenicę, 26 z siarką. Teraz wozimy obornik, on wozi z pracownikiem, ja orzę. Orzę tutaj na działce, gdzie jest wysypany ten obornik akurat. Ale tutaj nie sypiemy, dlatego że był sypany przed poplonem. Tutaj poplon to była gorczyca plus facelia, jeśli dobrze pamiętam. I tak, jaki w ogóle mam plan powrotu, tak? Bo co tutaj mam w planach zmienić, bo mam plany trochę pozmieniać ogólnie filmy, ożywić ten kanał z powrotem. Chciałbym w miarę regularnie wrzucać te filmy. Będą to głównie filmiki, vlogi i tak dalej, ale mam też zamiar wrzucać filmiki pod muzykę. Zobaczymy, jak mi to tam będzie wychodzić, również czasowo. No ale to już wyjdzie w praniu. Tutaj, jak widzicie, jest jeden z nowych nabytków zeszłosezonowych. Tutaj akurat jest pług sześcioskibowy, to jest akurat 6+, więc jeszcze jest możliwość dołożenia 7 skiby. Pług marki Fugelnot. Bardzo ciekawe, dlatego że akurat znalazłem go w ogłoszeniach, ale on był u właściciela w Austrii. Bardzo ciekawy człowiek, dlatego że on ma własną fabrykę maszyn i produkuje również maszyny. Jego syn aktualnie to już tam przejął, a on ma swoje pola i się tam na nich bawi. I to jest pług, który on razem projektował z firmą Fugelnot. Wprowadzał tu kilka innowacji. Dlatego jest to pług z Fugelnota, który jest 6+. Jest to jedyny 6+, który wypuścił Fugelnot i jest to, jeśli dobrze pamiętam, jedyny egzemplarz. I ten pług będzie możliwy do kupienia w 2020 roku pod szyldem Amazonem. Więc jest to taka ciekawostka, że do drugiego takiego pługa nie znajdziecie. Tutaj są bardzo duże odkładnice, można orać na 40 cm nawet, chociaż akurat u mnie to nie ma tyle humusu, żeby tyle orać, chyba że na madach, ale to też trzeba bardzo uważać. Lemiesze są bardzo duże, 20-calowe, ale można akurat. Jeszcze jest taka ciekawostka co do marki Fugelnot, że Fugelnot sprzedał fabrykę maszyn Amazonę, do Amazonę kupiło ją, ale nie sprzedał im fabryki części, więc części są dalej produkowane. Tutaj, jak widzicie, już przyjechał tata z TG akurat naszym, plus rozrzutnik Strautmana. Też akurat ten rozrzutnik był już na filmie którymś, jak dobrze pamiętam. No i co tutaj jeszcze ciekawego? Moim zdaniem jest to taki bardzo fajny zestaw z T8, dlatego że ten pług jest kosmicznie ciężki i mniejszy ciągnik naprawdę nie miałby łatwo. Przykładowo orałem T8040, gdzie jest klocek z przodu 2 tony, chyba 700, i go tak trochę, może nie do przodu, tak, może go nie bujało, chociaż lekko też, ale na boki strasznie tym traktorem rzucało,
A tutaj ta ósemka jest takiej masy, że jej już tak nie rzuca i wygodnie się jeździ. O. Moc też jest odpowiednia. Tutaj na każdy korpus orze 55 cm. To sobie można łatwo policzyć, 55 razy 6. I dodatkowo tak, rama tutaj jest 15x20. Ten pług jest naprawdę ciężki, dlatego że ładowarka, która ma tam, jak widzicie, Dieci, ona ma 3 800 tony dźwigu i tak ją trochę, no, bujało jak zdejmowała. Ja wiem, że na wysięgniku wysuniętym jest trochę mniejszy udźwig, ale mimo wszystko. No i tak jak mówiłem, tutaj jest dużo innowacji. W ogóle ten pług jest, co ciekawe, jak widzicie, tutaj jest komputer, sterownik do niego. Całość ustawienie, koło jest na hydraulice, ustawiam sobie głębokość na kole, wszystko z kabiny. Nawet przechył tego pługa też jest ustawiany hydraulicznie, tam jest taka miarka, tu się włącza i ustawia. Ustawienie pierwszej skiby również hydrauliczne. Tu nawet jest ciekawe, że ten pług nie chce orać źle, on chce orać dobrze i on jak był trochę jeszcze źle ustawiony, to on się sam przestawił, że śruba jest gówno. Więc naprawdę no pług bardzo, bardzo fajny. On też był w dobrej cenie w sumie kupiony. Człowiek, od którego właśnie go kupiliśmy, zna cenę, która będzie w Amazonie i tam już no trochę inne realia cenowe, no ale to będziemy widzieć. Z czego mu, tak jak też mówił, to ten pług ma być, muszę tutaj wyjechać, bo się trochę topię. Jest takie pole, że trzeba uważać. Ten pług ma być pokazany w barwie Amazonę na Hanowerze najbliższym. Akurat nie wiem, czy pojedziemy, jeszcze nigdy nie jechaliśmy na Hanower, chociaż zawsze chcieliśmy. To się jeszcze zobaczy. Ale jest to bardzo taka, bo ten pług jest taką dużą ciekawostką moim zdaniem. Mam w planie tutaj zrobić osobny film, jak on będzie ładnie umyty, odczepiony. O, widzicie, tutaj woda wyszła. Dalej nie jadę, bo ostatnio się już też ładnie utopiłem i nie mam ochoty powtarzać. Więc zrobię tutaj osobny film na jego temat jeszcze. Więc idąc dalej, to tak, będą jeszcze kilka filmów omawiających sprzęt, który zakupiliśmy w zeszłym roku. Ci, którzy śledzą mojego Facebooka, to są na bieżąco, bo tak, kupiliśmy suszarnię używaną, bardzo wydajną. Ona jeszcze nie jest używana przez nas, dlatego że jest jakby w planie ją wyremontować i dopiero potem użytkować. Potem wymieniłem się przyczepę tandemkę, którą powinniście pamiętać, wymieniłem na naczepę z wózkiem Doli. To też taka ciekawostka, też będzie omówienie tego. I jeszcze taki porządny nabytek to jest nowa przystawka z Grindhoffa 8 rzędów. No i tutaj też będzie tego wszystkiego omówienie. I na wiosnę też będzie jeszcze ciekawa nowa maszyna, ale to musicie śledzić mnie na bieżąco. Jaki tutaj jest plan na najbliższy czas, to tak. Póki co muszę jeszcze pokończyć, poorać pewne pola. Mamy trochę zostawione, dlatego że jeszcze będzie wożona gnojowica, obornik jak widać. I to jeszcze będzie do orania. Wczoraj uprawiałem, ja i tata uprawialiśmy, bo najpierw uprawiał tata, ja trochę ponagrywałem, potem ja już uprawiałem pod jarę. Tata tam chce zasiać chyba na jednym polu jęczmień jary i na jednym pszenicę, przewódkę,
dlatego że będzie tam, tak jak też mówiłem w innych filmach na bieżąco, jest kopany żwik i po prostu trzeba zasiać coś, co szybciej zejdzie z pola niż kukurydza. Dlatego tak. Tu jak widzicie, tata ładuje ten obornik. Ogólnie, bo całą tą roczną przerwę muszę nadrobić. Po roku użytkowania New Hollanda TG, pamiętacie, był filmik omawiający ten ciągnik, jak przyjechał. On był kupiony w bardzo śmiesznej cenie, dlatego że tam była groźba wymiany pompy paliwa, dlatego że był wyciek. I nie pamiętam, czy o tym mówiłem, ale ten wyciek okazał się niedokręconym korkiem z tyłu pompy, korek techniczny. Wystarczyło tylko po prostu korek zakręcić na uszczelce i koniec. I ten ciągnik po roku użytkowania praktycznie nie miał żadnej większej awarii, tylko jeden uszczelniacz na przedniej żwirowniczy wymieniliśmy. W sumie dwa, bo jeden się rozciekł, a jak już robiliśmy, to wymieniliśmy obydwa. I koniec. I ten ciągnik naprawdę... się śmiejemy, że to jest najlepszy ciągnik na placu. Do niego się tylko leje paliwo i jedzie. On jedzie, jedzie i do czego by się go nie zapięło, to on wszystkim sobie daje radę i go zatrzymać naprawdę jest ciężko. Więc to jest też taki trafiony zakup u nas, bardzo. Myślę tak samo jak ten pług, który dzisiaj użytkuję. No i tak, najbliższy film, nie wiem z czego będzie. To się jeszcze okaże, dlatego że może, że będę siał, a jak nie, to coś będzie nagrane z tego siewu. RSM jest w większości rozlany, bo był dzisiaj rano i już trochę w nocy lany, a pszenicy mamy bardzo mało w tym roku. Znaczy, no mało i nie mało, w stosunku do zeszłego roku chociażby jest niedużo. I w tym roku główną rośliną będzie kukurydza u nas w przewadze. No i to z takich informacji byłoby na tyle. Tutaj jeszcze jakby ktoś pytał, czemu właśnie tych błotników nie ma w tej ósemce, to jeden po prostu uszkodziłem. Dlatego, że traktor dość dobrze siadł, ciągnęliśmy go do tyłu i po prostu się zwinął pod koło ten błotnik i drugi po prostu już zdjąłem, żeby to raz głupio nie wyglądało, a w razie czego, bo tutaj też widzieliście, się trochę topiłem, to żeby drugiego też nie zniszczyć, to wolałem zdjąć. No i myślę, że to będzie tyle. Nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia. Zadawajcie pytania, bo pewnie macie ich dużo. Postaram się odpowiedzieć w kolejnych filmach. No i do następnego razu. Cześć!